Cześć, to Matrixa, to jest kolejny odcinek z Mass Effect 2. Ten odcinek zaczniemy sobie od może sprawdzenia, pogadania z załogą. Ale żeby to miało jakieś ręce i nogi, no to może zaczniemy od samej góry, to sprawdzenie. Od mojej kajuty. Oczywiście jadę tam, żeby sprawdzić... Tutaj mają kolekcję statków, ale nie tylko. Chciałbym zobaczyć też, jak się hełmy prezentują, bo no nie mam tego niestety moda z hełmami. Ta brak hełmu mi nic nie daje, no właśnie. Umiem teoretycznie chodzić z czymś takim, no ale... Wolę już bez niczego, bo co mi to daje? 5%, no co to jest 5%, bez przesady. Na ramieniu nie mam chyba nic, niestety. No, niestety mam takie, nie podobają mi się te spodnie, no, ale są dobre. Ręce. Bo już chcę sobie przypomnieć po prostu, jakie ja tu mam bonusy. Tarcza, a tutaj mi co wzmacnia? Zdrowie. No to sobie takie wezmę. Okej, okay. A materiał? Materiał to już jest kolor. Dobrze, teraz chciałbym jeszcze zjechać tutaj na dół. Zjeżdżałem tutaj na górę z głównym celem, żeby zmienić broń, a potem dopiero w trakcie sobie przypomniałem, że przecież broń to się zmienia tutaj. Dlaczego chcę zmienić broń? No bo tamto mi się źle użyła, tą zjawę. Windykator wolę, czy mściciel. Który był ten lepszy? No ten na pewno, bo jest większy numerek. Ulepszenie, tak, karabinu myśliciel, a to jest ulepszenie windykator, no choć... No jednak uważam, że... Przez to, że jest tak mało precyzyjny, no traci mi dużo. Tutaj to jest, można nawet z tego korzystać w niektórych przypadkach, trochę jak takiej trójstrzałowej snajperki. Obchód naszego stateczku sobie rozpoczniemy od Jokera. Zbieracze to proteanie, których żniwiarze wykorzystali do swoich celów. Marny. No marny, no. Można się zastanawiać, czy opiekunowie w Cytadeli byli kiedyś kimś innym. Komandorze? Rozumiem, że tutaj jest wszystko w porządku. Było dobrze, póki to coś nie zaczęło kwestionować kasy. Umyślnie fałszował pan raporty konserwacyjne. No dobra. Poprawiałem. Zawsze zaokrąglam w górę czasy wykonywania prac. Potem lepiej wypadamy, jak uda się je pobić. Nieszkodliwa autopromocja. Eddie może się tym nie przejmować. Dobrze, Shepard. Ta, schowaj się. Wygrałem. Joker. Dobrze, już, bez urazy. Tobie też nieźle szło. Co sądzisz o ludziach, których zabieramy? Jeśli chodzi o tych, z którymi ostatnio działałeś... Garus przestał być sztywniakiem i zaczął tłuc wszystkich bez litości. Nie mogę uwierzyć, że wcześniej bardziej mi odpowiadał. Zero zaskoczenia, Mordin się wywyższa. Wykładowca w wyższej szkole dupków. Ale to tylko moje zdanie, nie musisz go rozpowiadać. Na razie to koniec. Do zobaczenia, komandorze. Oczywiście, że nie będę go rozpowiadać. Cenię to, że zwierzasz mi się z takich rzeczy. A czy na moim terminalu jest jakaś wiadomość? Kelly? Strasznie się martwiłam, kiedy byłeś uwięziony na statku zbieraczy. Całe szczęście, że mamy Eddie. To chyba wykracza poza zawodowe zainteresowanie, Kelly. Jesteś nie tylko moim dowódcą. Jesteś moim przyjacielem. Eddie sprowadziła cię z powrotem. Gdyby miała ciało, uściskałabym ją. Ja stoję przed tobą. Nie uściśniesz mnie? O, Shepard, szkoda, że nie mamy czasu lepiej się poznać. Może zjemy coś razem w mojej kabinie. Będziemy mieć okazję do rozmowy. Brzmi cudownie. Miałam nadzieję, że spędzimy trochę czasu sam na sam. Chodźmy. No można przecież troszkę coś tam sobie zjeść. O rany! Nie siedziałam tak długo po nocy od studenckich czasów. To był cudowny wieczór. Dziękuję. Czy mój egoizm? Na pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość.
Trzech członków jeszcze brakuje. No dobra, zrobię te misje chyba, nie wiem, zobaczymy. To może przydarzyć się tobie. Umierający na zespół Keprela Drell leżał w oceanie i śnił. We śnie przyszli do niego rozbudzacze i nakreślili jego drogę przez życie. Drell widział ślady na wodzie i wiry. Widział też, że czasami rozbudzacze płynęli obok niego, rozgarniając kończynami wodę, a czasami był sam. Drell widział, że okresy samotności były najtrudniejszymi okresami w jego życiu. Zapytał wtedy rozbudzaczy, czemu mnie opuszczono? Rozbudzacze odpowiedzieli, roztaczając jasną poświatę, nie opuszczono cię. W tych trudnych chwilach to nasze ciała uniosły cię w wodzie. Drell obudził się i zobaczył, że został uleczony z zespołu Keprala. Jeśli podążysz za światłem rozbudzaczy, to samo może przydarzyć się tobie. Dokądkolwiek wyruszą rozbudzacze, pójdziemy za nimi, a gdzie ich światło jest słońcem, idziemy planetami wokół nich. Wyślij tę wiadomość do 6 znanych istot, a twoje największe życzenie się spełni. No nie wiem, czy to jest taka chamska reklama, czy to może być prawda. Nadawca Jeyrt. Cześć, mam twoje dane kontaktowe od Liaryt Soni. Byłem członkiem ekipy porządkowej w wieżach Dantius. Dostałem się stamtąd z twoją pomocą. Soni powiedziała, że jest też z tobą Tain. Załatwił kilku spośród najemników zaćmienia, którzy próbowali nas zabić. Dlatego chciałem prosić o przekazanie mu podziękowań ode mnie. Jak on się ruszał, jeden z najemników był martwy, nim się zorientowali, że Tain tam jest. Drugiemu złamał karki, zastrzelił trzeciego. Wszystko to w ciągu kilku uderzeń serca. Coś niesamowitego. Poruszał się jak tancerz, siła i wdzięk w ciągłym ruchu. Jego widok odmienił moje życie, obudził we mnie coś, czego jeszcze do końca nie pojmuję. Nie wiem, co będę robił, ale Salarianie żyją za krótko, żeby tracić czas na bycie dozorcą. Szczególnie, że wokół dzieje się tak wiele. Znajdę zajęcie, które pozwoli mi uchwycić to, co widziałem u niego. To piękno, tę estetyczną doskonałość. Oprócz tego kupię sobie trochę ładnych ubrań. Więc jeśli możesz mu to przekazać, albo tylko te fragmenty, które uznasz za stosowne, byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam, Jeyrt, czy tam Jeyrt. Nadawca Oriana Lawson. Mam nadzieję, że piszę do właściwej osoby. Jestem Oriana. Moja siostra powiedziała mi niewiele, ale chyba nie przyszło jej do głowy, że jestem równie bystra co ona. Rozejrzałem się trochę i znalazłem handlarza informacjami, który zdobył dla mnie ten adres. Podziękowałem jej, ale nie podziękowałem tobie za udzieloną mi pomoc. Moi rodzice tego nie rozumieją, ale ja wiem, jak wiele Miranda robiła, w jak wielu drobnych sprawach opiekowała się mną przez lata. Nie powiem im tego. Wciąż chcę iść do szkoły i zrobić dyplom, ale chciałam ci przekazać, że wiem, że to tobie zawdzięczam ratunek. Przez tyle lat miałam anioła stróża. Nie wiem, czy Miranda jakiegoś ma. Powiedziała, że pracuje dla ciebie i dało się wyraźnie odczuć, że robicie coś niebezpiecznego. Postara się, żeby wyciła żywa. Dobrze? Oriana. Po skryptum. Nie mów jej, że to przesyłałam, tylko by się zezłościła. PPS. Miranda. Ty masz swoją pocztę, a Shepard ma swoją, więc przestań ją czytać i udawaj, nie udawaj, że tego nie robisz. Ja bym to... Czemu to jest do Mirandy? Okej, teraz pójdę sobie do Mordinka. Po drodze, sprawdzając terminal badawczy. Jest. Twarde tarcze. No i prototypy jakieś nie. Mordinek, co tam u ciebie? Shepard, w czym mogę ci pomóc? Masz chwilę na rozmowę? Tak, to świetny moment, doskonały. Dokonałem przełomu. Mogę o nim opowiedzieć, czekając aż wyrosną nowe próbki. Nie cierpię czekać na analizę kultur. Zawsze trwa za długo. Zwykle znam wynik wcześniej. To dla pewności. Trzeba być ostrożnym. Do rzeczy. Odkrycie. Znając związek protean ze zbieraczami, mogę badać technologię, śledzić modyfikacje gatunku żniwiarzy. Upadek protean. Opowiedz mi, co się stało. Wczesne etapy podobne do indoktrynacji. Zgaduję, że schwytani proteanie tracili inteligencję po wielu pokoleniach klonowania.
Później rozpowszechniły się cybernetyczne ulepszenia. Wraz z upadkiem Protean, żniwiarze uzupełniali braki technologią. Zdolności umysłowe niemal zniknęły. Zastąpiły je przeciążone czujniki i układy przesyłania danych właścicielom. Możemy im jakoś pomóc? Nie. Brak gruczołów? Zastąpiła je technika. Brak układu pokarmowego? Zastąpiła go technika. Brak duszy? Zastąpiła ją technika. Nie ma już tego, czym byli. Rozumiesz? Brak sztuki, kultury. Bliżej im do zombie niż do niewolników. Narzędzia żniwiarzy. Proteanie nie żyją. Zbieracze są tylko końcową obelgą. Muszą zostać zniszczeni. Nie sądziłem, że potrzebna ci dodatkowa motywacja, by powstrzymać zbieraczy. Lubię wyzwania. Zrozumiałem konieczność zaatakowania zbieraczy po zarazie na Omedze. Ich robota? Moi ludzie. Trudno przejmować się dwiema armiami. Jedna wygrywa, druga przegrywa. Po wszystkim jest co robić. Teraz mam więcej kontekstu. Wiem, czym są zbieracze. Wcześniej nie szukałem innej pracy. Nie chcę sugerować, że dopiero od teraz się angażuję. Nie zawiodę cię. Mówiłeś, że zbieracze nie mają sztuki. Nie sądziłem, że obchodzą cię takie rzeczy. Nieważne osobiste zainteresowania. Trochę śpiewałem. Wielogatunkowe produkcje w ramach badania kultur. Operetki Gilberta i Sullivana. Zawsze dawali mi przegadane arie. Ale nie chodzi o mnie. Ekspresja artystyczna odzwierciedla ewolucję filozofii. Zainteresowanie rozwojem, perspektywą, obserwacją, interpretacją. Raczej nie napotkasz sztuki w bazie zbieraczy. Kulturalna pustka. Narzędzia dla żniwiarzy. Gorsi niż gety. Co cię tak niepokoi w modyfikacjach zbieraczy? Naruszają równowagę społeczno-techniczną. Cały rozwój nauki bierze się z inteligencji przezwyciężającej ograniczenia. Nie możesz przenieść ciężaru, wynajdujesz koło. Nie możesz zdobyć żywności, wynajdujesz włócznie. Ograniczenia. Brak ograniczeń to brak rozwoju. Brak rozwoju to stagnacja kultury. W drugą stronę też to działa. Rozwój wyprzedzający kulturę przynosi fatalne skutki. Widać to po kroganach. Salarianie pomogli im w rozwoju. Katastrofa. Nasza wina. Dobra, dobra. Dziękuję, że opowiedziałeś mi o swoich odkryciach, Mordin. To zaszczyt tu być, Shepard. Dziękuję, że mnie zabrałeś. Proszę bardzo. Dziękuję, że jesteś ze mną też. Jakub. Z tobą niedawno rozmawiałem. Może mogę w czymś pomóc? Chcę tylko przez chwilę pogadać. W porządku, Shepard. Jestem gotowy na wszystko. Jeśli przeżyjemy, upijemy się w Cytadeli. Dobra. Chcę tylko przez chwilę... W porządku, Shepard. Jestem gotowy na porozmawiamy wszystko. Później. Komandorze? Czy z nim nie ma takiej oficjalnej rozmowy? W takim razie zjeżdżam na dół i kontynuuję rozmowę z kimś innym. Jakieś tam garusy, takie tego typu rzeczy teraz. Swoją drogą, to już jest odcinek 42. Nie wiem, ile jeszcze ta seria będzie trwała, no mam nadzieję, że nie jakoś bardzo długo. A tutaj chyba nie. No, doktor Chaukas to raczej nie będzie miał nowych opcji. Nie mogę uwierzyć, że zbieracze byli kiedyś Proteanami. No widzisz? Zawsze myślałam, że Proteani byli dostojni, a nie, że to ogromne... Shepard, czego sobie życzysz? Masz dla mnie chwilę? To nie może trochę zaczekać? Zajmuję się... Pogadamy później, Garusie. Jakby co, będę tutaj. Tak, staram się po każdej misji w miarę sprawdzać, czy mają mi coś do powiedzenia, żeby jakieś relacje z nimi budować sobie z tymi członkami załogi. Komandorze, w czym mogę pomóc? Masz chwilę, Mirando? Oczywiście. Właściwie sama chciałam z tobą porozmawiać. Ja chciałam cię przeprosić. Nie do końca wierzyłam, że dasz sobie radę. Najwyraźniej się myliłam. Mówiąc szczerze, z tego co widziałam, żałuję, że Cerberus wcześniej cię nie zwerbował. W sumie no robi dobrze dla ludzkości. Szkoda, że twoi ludzie nie złożyli mi oferty. Kiedy polowałeś na Serena, przeglądałam twoje akta. Widziałam, jakie decyzje przyszło ci podejmować. Świetnie byś tu pasował. Chciałabym cię mieć w naszych szeregach. Zbyt wielu kieruje się ksenofobią, a my potrzebujemy ludzi, którzy dołączą do nas z właściwych pobudek. Co chciał udowodnić Cerberus, eksperymentując na dzieciach takich jak Jack? To błąd, niewątpliwie.
ale nie mój. Zresztą naprawiono go natychmiast po tym, jak odkryliśmy skalę prowadzonych eksperymentów. Z twoją inteligencją mogłaś dostać każdą pracę, jaka ci się zamarzy. Dlaczego wybrałaś akurat tę? Bo nadal zazdroszczę Mordinowi czasu, jaki spędził w oddziale do zadań specjalnych, pracując z osobami, które dorównywały mu inteligencją. Cerberus nigdy nie mówi mi, że coś jest niemożliwe. Oni dają mi zasoby, o które proszę i mówią, zrób to. A tobie dali jeszcze więcej. Nowe życie, nowy statek, osobiste zainteresowanie człowieka iluzji. Przydzielenie cię do mnie było jego najlepszą decyzją. Poradziłbyś sobie beze mnie. Wcześniej w to nie wierzyłam, ale... Nie mam tego, co ty, tego ognia, który sprawia, że inni poszliby za tobą do piekła. Mój ojciec dał mi najlepsze geny, jakie można kupić za pieniądze. Ale to chyba za mało. Zawsze wspominasz o swoich modyfikacjach genetycznych. To cię naprawdę gryzie, co? Tym właśnie jestem, Shepard. Nie ukryję tego. Inteligencja, wygląd, nawet biotyka. On to wszystko kupił. Ty każde osiągnięcie zawdzięczasz swoim umiejętnościom. Jedyne, za co ja mogę przypisać sobie zasługi, to moje błędy. Nie mogę podziwiać twojego ciała czy umysłu. Niepotrzebnie przypisujesz ojcu wszystkie zasługi. Tak, dał ci wielki dar, ale możesz być dumna z tego, jak go wykorzystałaś. O, dziękuję. I chyba mi nie przeszkadza, że podziwiasz moje ciało. Nie przeszkadza ci? Chyba to jakoś przeżyję. Tak będzie uczciwie. Ty miałaś 2 lata, by mi się przyglądać. I miałem na sobie mniej niż ty masz teraz. Shepard, czekaj. Muszę to przemyśleć. Nerwy, panno Lawson? Raczej ostrożność, panie komandorze. Ale również zainteresowanie. Duże zainteresowanie. A teraz powinnam popracować i pomyśleć. Porozmawiamy później. Dobrze. Czy co, nie chcesz jeszcze raz rozmawiać? W czym mogę pomóc? Masz chwilę, Miranda. W tej chwili jestem trochę zajęta, ale nadal... Nie będę ci oczywiście, komandorze. Dobrze, jeszcze zostało mi kilku członków załogi do obgadania. Ale już teraz raczej ci mniej ważni. Dobra, tutaj Tane, słuchaj. Shepard. To u ciebie. Coś nie w porządku? Tak, ale teraz, gdy tu jesteś, trudniej o tym rozmawiać. Źle się czujesz? Wezwę lekarza. Nie, nie. Chociaż to pewnie jedna z przyczyn. Moja śmiertelność skłania mnie do rozmyślań. Kiedyś miałem rodzinę. Wciąż mam syna. Ma na imię Koliat. Nie widziałem go od bardzo dawna. Czy coś im się stało? Porzuciłem ich. Nie tak z dnia na dzień. To nie było nic dramatycznego. Nie wymknąłem się w środku nocy. Nie było awantury i trzaśnięcia drzwiami. Ja tylko pracowałem. Polowałem i zabijałem w całej galaktyce. Moja żona mówiła ludziom, że jestem w delegacji. Zawsze byłem w delegacji. Nigdy o tym nie mówiłeś. Dlaczego teraz? Kiedy moja żona opuściła swoje ciało, ja zająłem się tym. Zostawiłem Koliata pod opieką ciotek i wujów. Od tamtej pory się nie widzieliśmy, nie rozmawialiśmy. Spodziewałem się innej decyzji. Dlaczego sam go nie wychowałeś? Moje ciało pobłogosławiono talentem do odbierania życia. Hanarzy go udoskonalili. Niewiele więcej umiem. Nie chciałem, żeby Koliat żył tak jak ja. Miałem nadzieję, że znajdzie własną drogę. Jeśli miał mnie znienawidzić, to trudno. Ale nie poszedłby drogą grzechu. Użyłem swoich kontaktów, żeby wytropić Koliata. On się podzielił. Robi to, czego chce jego ciało. Musisz mi to dokładniej wyjaśnić. Podzielone. Naszą prawdziwą istotą nie jest ciało. Jest nią dusza. Ciało i dusza działają jako jedność w pełnej osobie. Kiedy dusza jest osłabiona rozpaczą lub strachem, albo gdy ciało jest chore lub ranne, osoba zostaje podzielona. Nie jest już pełna.
Co mu się stało? Coś mu dolega? Stało się coś, co nie powinno się stać. Wie, gdzie byłem, co robiłem. Nie wiem dlaczego, ale poleciał na Cytadelę. Wynajął się jako płatny zabójca. Chciałbym, żebyś mi pomógł go powstrzymać. On... to nie jest życie dla niego. No dobrze. Polecimy na Cytadelę tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję, Shepard. Będę medytował, dopóki nie będę ci potrzebny. No, w męskiej toalecie to raczej nikogo nie znajdę. W damskiej też. Co się stało? Nie ma kontaktu z nowym kantonem. Może to zbieracze. Twoja rodzina już stamtąd uciekła. Nie, nie mam jeszcze żadnych wieści. Im więcej tych załogantów, tym więcej rozmów, no. Shepard. Sprawdzam tylko, jak sobie radzisz. Siedzę sobie i myślę. Obraz. Wreszcie zaczynam go rozumieć. Wspomnienie ze zbiornika. Bitwa na Kanrum. Martwy, nagi Turianin. Rzadko wychodzą ze zbroi. Krogański but oparty na jego głowie. I Czekan. Czekan wchodzi pod płytę brwiową. Odrywa ją. Oczy zczerniały. Mięśnie są napięte. Gotowe, by się rwać. Rozumiem. Kanrum? Nic mi to nie mówi. Śmierć Shiagur, samicy Wataszki. Zabili ją Turianie, na których potem polowano, żeby zrobić z nich przykład. Nawet jeśli wygrali wojnę. Ostatnie starcia przed końcem rebelii. Nie rozumiem. Może dlatego, że mnie tam nie było. Nie ma czego rozumieć. Turianin rozrywany za swoje czyny na sztuki. To piękne. Wcześniej nic nie czułem, ale teraz rozumiem. To była dobra walka. Wróg został zniszczony. Sygnał wysłany. Rozumiem. Nienawidzę Turian. Powinieneś się cieszyć. Nie wiem, czy powinniśmy kontynuować te rozmowy. Nie musimy się przyjaźnić, żeby dobrze walczyć. Chciałem tylko dać znać, że znajduję motywację do własnych walk. Mhm. Jeszcze jedna lekcja? No i z tą jeszczyną muszę porozmawiać, chociaż jej nie lubię. Jak z wszystkimi, to z wszystkimi już. Muszę dostać się na Pragię, Shepard. I to szybko. Aha, no. Pomyślę o tym. Tymczasem muszę już lecieć. Tak? No i dobrze, jakie ja mam misje teraz? Coś trzeba sobie wybrać. To jest później, no to nieważne. To jest nie wiadomo co. Ja bym chciał zrobić sobie misję Taina. Tain ujawnił, że jego odseparowany syn Koliat przyjął zlecenie na zabójstwo na Cytadeli. Tain musi go odnaleźć i powstrzymać od popełnienia błędów, które w przeszłości popełnił sam. Udaj się na Cytadeli i znajdź kogoś, kto ma informacje o synu Taina. A jeśli chodzi o poboczne, to jest troszkę tego niestety. No ale nie będę tak na to zwracał uwagi. Ponoć tutaj można już robić te zadania poboczne po skończeniu głównego wątku. Tak słyszałem, no nie wiem, czy to jest dobrze. Okej, tymczasem uciekamy już z tego miejsca. Tu jest Cytadela i tutaj sobie pomogę Tainowi. Jednak tym załogantom chciałbym pomagać się na
bo to są główne misje. Nawet tej Jack. No. Dobra. Widzieliśmy już tą scenkę kilka razy, już starczy. Nie trzeba tego oglądać po kilkaset razy. Kogoś by tu wziąć? Chyba klasycznie, co? Albo nie, bo wiecie, ja muszę Tejna wziąć przecież. Bo jeden będę robił dla niego misję. On ma rzut, odkształcenie i amunicję rozszarpującą. Rzut, odkształcenie, a na przykład Miranda to co ma? Odkształcenie i ciśnięcie, silne przeciążenie. A wezmę sobie może i dwójkę. Tak. Miałam aż 5 punktów. Strzał wstrząsowy może, albo skok adrenaliny. A, to sobie wezmę. Miranda. Aha, i tu mam do wybuchu. Czy albo to? Tutaj wezmę obrażenia. Miranda ma 2 punkty, tylko Atein ma dużo punktów. Rzut na pewno mu wezmę. Na maksa. Odkształcenie co robi? I rzut dam mu. Może kilka celów jednocześnie. Odkształcenie rozdziela wrogów na strzępy. No i tyle. Broń. Ja mam u siebie dostosowaną. Tejnuś. Ty masz karabin snajperski. O, super. No i ty masz Miranda działko realne. No tak, tak. SOC bada śmierć Sidonisa, Shepard. Aktualnie nie dysponują żadnymi poszlakami. Dziękuję. SOC donosi także, że przez posterunek celny przeszedł niedawno pewien Drell. Może mają więcej informacji. Tak, no, za chwilę sprawdzimy. Musi pan zaczekać na następny prom. Jeden już mi przez was uciekł. Musiał pan przejść kontrolę. Dlaczego traktujecie mnie jak przestępcę? Kapitanie Bailey. Tak? Mój współpracownik szuka swojego syna. Sądzimy, że mógł go wynająć miejscowy przestępca. Łatwo pójdzie. Rzadko tu widujemy Drele. Proszę. Jeden z moich ludzi niedawno donosił o Drelu. Rozmawiał z myszą. To ciekawe. Z myszą? Płotka. Raczej kurier niż ktoś, kto mógłby zatrudnić twojego syna. Kiedyś był szczurem kanałowym, teraz to chłopiec na posyłki. Jak nazwałeś tego myszę? Szczur kanałowy. To miejscowe określenie dzieci, które się tu wychowują. Dopóki są małe, często bawią się w kanałach wentylacyjnych, do których nie pójdą, za nimi dorośli. To mi wystarczy. Mysza kręci się na górze, przy knajpie pod ciemną gwiazdą. Pracuje na publicznym terminalu komunikacyjnym. Wygląda na to, że twój syn obraca się w niewłaściwym towarzystwie. Zgadzam się. Jeśli mysza nie skontaktuje was z twoim synem bezpośrednio, będzie wiedział, kto to może zrobić. W razie czego ja wam pomogę. Nie znasz nas, kapitanie. Dlaczego tak chętnie nam pomagasz? Od 2 lat pracuję w Zakerze. Dzieciaki codziennie schodzą tu na złą drogę, bo nie mają wyboru. Bo ich rodziców to nie obchodzi. Ty chcesz to zmienić. Kroczy mroczną ścieżką. Lepiej się pospieszmy. Nie powiedziałeś mu, że Koliat chce kogoś zamordować. To gliniarz. Próbowałby powstrzymać Koliata i któryś z nich mógłby zginąć. Chcę tego uniknąć. Tak, oczywiście. Dziękuję, Shepard. No dobrze, ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Ciekawe, jak ta historia się potoczy. Ja się z wami żegnam, no i do następnego odcinka. Cześć.